Witamy w drugiej części, czwartej części. Troszkę tutaj mieszamy tymi częściami, natomiast cel jest bardzo istotny. Chcemy pić dobrą kawę espresso, bardzo dobre cappuccino. Nawet nie chcemy, tylko żądamy i potrzebujemy do tego urządzeń. Wiecie mniej więcej już, jak działają ekspresy automatyczne. I krótkie porównanie, taka krótka konfrontacja została zrobiona z takimi ekspresami. I takim, powiedzmy, ideałem ekspresu profesjonalnego do użytku domowego byłby ekspres bez zera, natomiast on wymaga pewnej komplikacji, jeżeli chodzi o przygotowanie samej kawy i pewnej większej umiejętności, bym powiedział. Natomiast powiedziałem już w części poprzedniej, że dzisiejszy odcinek jest dla osób, no, które kupują ekspres i chcą pić bardzo dobrą kawę, absolutnie, to jest cel. Natomiast nie są kawofilami, więc muszą najpierw te podstawy robienia kawy sobie przyswoić, żeby rozpocząć takie, powiedzmy, półprofesjonalne parzenie kawy. I też do niedawna byłem taką osobą w poszukiwaniu tego typu urządzeń i poszukiwaniu dobrej kawy. Natomiast też, no, wiedziałem, że są takie marki i takie firmy, które produkują ekspresy do kawy, jak Becerra, Faema, La Pavoni, czyli takie marki, powiedzmy, profesjonalne, i one oferują taką namiastkę profesjonalizmu do użytku domowego. No i oczywiście wiedziałem i też użytkowaliśmy takie ekspresy automatyczne w salonie, no, które nie dawały takiej satysfakcji. Nie było właściwie takiego urządzenia gdzieś tam po środku, które będą dawać właśnie możliwość robienia świetnej kawy, ale jednocześnie będą bardzo łatwe, przyswajalne, będzie ich sterowanie dla użytkownika. No i co się okazało w tym poszukiwaniu tego urządzenia? No, okazało się, że na rynku polskim takiego urządzenia nie ma, no, ale wiecie doskonale, że kręcimy filmy na YouTubie, gdzieś różnego typu filmy są podlinkowane, jak sobie oglądamy te filmy, i natrafiłem na firmę Breville, i było kilka takich prezentacji na YouTubie ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i z Australii, absolutnie cudownych urządzeń. Już byłem nimi zafascynowany na etapie oglądania tych filmów, no i rozpoczęły się poszukiwania produktu na rynku europejskim, oczywiście jeszcze lepiej na rynku polskim. No, koniecznie chciałbym mieć takie urządzenie ja jako użytkownik, ale no, chciałbym też swoim klientom takie urządzenie móc zaoferować. No i się okazało, że firma Breville na rynku europejskim to w ogóle nie istnieje z takimi ekspresami. Swoje produkty sprzedaje, tak jak wspomniałem, na tych rynkach Ameryki Północnej, czy Australii, czy też w Azji. No i w Polsce takiego produktu nie ma. Ale uwaga, jest druga marka, którą posiada ten koncern. Jest to marka Sage. I z przyczyn marketingowych ta marka akurat jest sprzedawana w Europie, a nie jest, powiedzmy, sprzedawana w Stanach Zjednoczonych i na odwrót, jeżeli chodzi o firmę Breville. No, trochę zawiło jak z tymi naszymi odcinkami, natomiast no, nie będziemy wnikać może w przyczyny marketingowe. Chodzi głównie o to, że te produkty są dokładnie tymi samymi produktami. Jeszcze lepsza informacja, którą gdzieś wynalazłem, odkopałem, to jest taka, że jest oficjalny dystrybutor tych produktów na Polskę. Mniej więcej tą dystrybucję rozpoczął z początkiem roku, no więc już nic wspanialszego nie mogło być, tylko wypróbować te urządzenia. Uwaga, wiecie już, że Luigi Becerra wynalazł ekspres do espresso w 1901 roku. Jest to firma włoska, podobnie włoską firmą jest Saeco, które wymyśliło ekspres automatyczny, podobnie De'Longhi, które jest liderem w ekspresach automatycznych. Natomiast, no tu uwaga, mamy kolebkę tych producentów Włoch, firma Sage i firma Breville. No, z jakiego kraju byście powiedzieli, że jest? No, ciekawe, bo nie z Włoch. To już jest dosyć takie kontrowersyjne, bym powiedział. Jest to firma australijska. I muszę wam tutaj powiedzieć, jestem zafascynowany tymi produktami. 25 lat pracuję w branży, no nie ekspresów, ale ogólnie branży AGD. Nie widziałem tak pięknie zrobionych urządzeń. A coś niebywałego, to tutaj jestem, mówię, zafascynowany. Jeżeli miałbym dzisiaj wybrać najładniejsze, najlepiej zrobione urządzenie, no to będą to ekspresy. Co prawda idea to piekarniki parowe, natomiast no, te szczegóły, te detale, to piękno w tych urządzeniach jest naprawdę niebywałe. Myślę, że zobaczycie je już w detalach, gdzie kamera się po prostu zbliży i konkretne już elementy będą bardzo dobrze widoczne. Czyli no, jedna rzecz to jest absolutnie wspaniała jakość, wspaniały design, ale chyba najbardziej z tego wszystkiego, z tej koncepcji, jakby
tworzenia tych produktów przez firmę Brevin czy też Sage jest to, jeżeli chodzi o ekspresy, że cała idea robienia ekspresów ma służyć użytkownikowi i to użytkownikowi amatorowi, więc on ma w bardzo prosty sposób nauczyć się, jak robić kawę profesjonalnie. Jeżeli chodzi o asortyment, jest około 10 modeli. Te modele, na ogół każdy z nich ma jeszcze wariant kolorystyczny biały i czarny, czyli na pewno każdy z użytkowników znajdzie coś dla siebie i pod względem estetycznym, i pod względem technicznym, no i przede wszystkim pod względem budżetowym, bo ta rozpiętość cenowa to jest bardzo szeroka, bo około 2000 do 10 tysięcy złotych i będziemy się starali szybko wyjaśnić, na czym polegają różnice pomiędzy ekspresami. Mamy tu wyeksponowane kilka ekspresów w kilku wersjach kolorystycznych. Jeżeli ja bym miał doradzić, ja bym miał wybierać, zdecydowanie ekspres w takiej kombinacji stali szczotkowanej i stali polerowanej wygląda przepięknie i nadaje takiego kawiarniowego uroku. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, są ekspresy też malowane czy na czarno, czy na taki biały mat, tak jak tutaj ten ekspres, czy na czarny połysk. No, konsument ma wybór i to jest absolutnie najważniejsze. Natomiast tak trochę postraszę, no a propos ekspresów białych, to są malowane czy czarne, no troszkę więcej, powiedzmy, zbierają brudu, jest też większe ryzyko porasowania. Troszkę to jest tak jak samochodami, że ten ekspres kawiarniany nie bez przyczyny na ogół jest stalowy, no bo ponieważ dużo osób przy nim pracuje i jakieś takie ryski, mikroryski czy zabrudzenia mogą się pojawić, a na stali czy też stali szczotkowanej one są widoczne najmniej. Na ten czas tego asortymentu wybieramy dwa urządzenia. No uważam, że takie najbardziej godne uwagi. Jeden zresztą mam w domu i jestem z nim cały czas zafascynowany i zachwycony. Myślę, że to uda mi się przekazać podczas dzisiejszej prezentacji. Ten model, który wybrałem dla siebie w domu, to jest Barista Pro. Absolutnie piękny, ale to każdy z nich jest piękny, więc specjalnie się tu nie wyróżnia. Natomiast dlaczego te ekspresy są dobre i jak klasyfikujemy w ogóle też robienie kawy poprzez jakie elementy tego ekspresu. I zaczynamy przede wszystkim od młynka. Ekspresy, które dzisiaj do prezentacji są wybrane, już są razem z młynkami i jest to bardzo wygodne w sensie i miejsca, jeżeli chodzi o to miejsce, które te urządzenia zajmują. Nie ma dwóch osobnych elementów, jest to w ramach jednej wcale nie takiej dużej bryły. Mamy młynek. Ten młynek bym powiedział, że jest półprofesjonalny. No, profesjonalne młynki, czy też takie powiedzmy półprofesjonalne, przede wszystkim są to młynki metalowe i młynki, które mają bardzo dużo ustawień, jeżeli chodzi o stopień mielenia. Jest to bardzo istotne do precyzyjnego ustawienia kawy, jakości tej kawy, esencji, oleistości, więc to jest kluczowe w przypadku młynka. Ten młynek, jeżeli chodzi o ten konkretnie ekspres, ma 30 ustawień, tak? Czyli możemy w ten sposób sobie tutaj tym pokrętłem, które jest z boku, ustawić. Czyli to żarno pomiędzy jednym a drugim, no, ma 30 ustawień. No ale uwaga, to nie jest koniec, ponieważ młynek możemy dodatkowo zmodyfikować, mianowicie zdemontować jedno żarno i o ile tu mamy powiedzmy jakąś gradację ustawień 20, 21, 22, to możemy pomiędzy tymi ustawieniami, powiedzmy, że jest to 20, to możemy tą 20 też jeszcze dodatkowo modyfikować w taki sposób, że kawa jest lepiej mielona, a czy jest taka bardziej ziarnista. Zobaczmy na zbliżeniach, jak to wygląda. Już zaraz zobaczymy te żarna, jak one wyglądają, jak wygląda konstrukcja młynka. Natomiast no, ciekawa sprawa to jest w ogóle ten dozownik do kawy. No, tutaj jest przykrywka, żeby bardzo szybko można było dosypać tą kawę i to jest rzecz jak gdyby banalna, rzecz oczywista. Natomiast ciekawostką jest na pewno to, że cały ten kielich z tą kawą możemy bardzo szybko zdemontować, jeżeli chcemy się też pozbyć kawy, przesypać powiedzmy tą kawę gdzieś tam do puszki czy do innego pojemnika, bo na przykład chcemy spróbować innej, to robimy to w banalnie prosty sposób.
Widzimy metalowe żarna i możemy ten element wyjąć. Celowo kręcimy już w innym ekspresie, ponieważ tak normalnie, żeby wyjąć w tym, w którym pokazaliśmy wcześniej wyciągany ten pojemnik, musielibyśmy zmielić całą kawę, która pomiędzy tymi żarnami jest. Tu mamy ekspres nowy, więc pójdzie dosyć szybko i sprawnie. Tak, czyli to jest tego typu element, ten górny, a dolny też pewnie widzicie. Ale tu jest właśnie ta ciekawostka, od której zacząłem mówić, tak? Czyli młynek ma ustawienia na wyświetlaczu, jest ich 30. Natomiast jeżeli byśmy chcieli jeszcze precyzyjnie ustawiać te odległości pomiędzy żarnami, to wyciągamy tutaj ten element, który widzimy, czyli ten pręcik. I teraz możemy sobie ustawić, widzimy wewnątrz tego plastiku, który jest nad tym żarnym, taką skalę 1, 2, 3. I możemy sobie ustawić tak, jak chcemy, bardzo precyzyjnie już tą odległość. I jeżeli już ustawiliśmy, to blokujemy tak, jak wyciągaliśmy ten pręcik, tak też tym pręcikiem blokujemy. Natomiast jeszcze zajrzyjmy do środka tego młynka, bo to jest dosyć istotne. Widzicie taką śrubę nad tym żarnem, powiedzmy dolnym. Ten młynek możemy też samodzielnie konserwować, rozebrać, wyczyścić, więc no, taki ekspres, powiedzmy, do użytku domowego, ale daje szerokie możliwości już dbania o to urządzenie i konserwowania go. Widzicie, że do regulacji młynka jest takie pokrętło z boku i ja swobodnie sobie tym kręcę. No i tak normalnie to, jeżeli ktoś był użytkownikiem ekspresu automatycznego, to nie wiecie pewnie, że nie wolno w ogóle tego robić. To znaczy, możemy regulować sobie stopień mielenia młynka, natomiast wtedy, kiedy on działa. Tutaj troszkę inaczej zostało zrobione i powiedział, że jeszcze lepiej, bo możemy w każdym momencie to sobie ustawić, a młynek zacznie pracować, to sam już te odległości sobie wyreguluje według tej zadanej skali, a tutaj za pomocą tego pokrętła. Absolutnie rewelacyjny młynek ze skalą właściwie nieograniczoną stopnia mielenia, absolutnie świetne sterowanie i zanim zaczniemy mielić tą kawę i powoli przyrządzać kawę, przyjrzyjmy się temu sterowaniu, które jest tutaj i jest absolutnie banalne w stosunku do tego, co ten ekspres potrafi zrobić. Po lewej stronie, już widzieliście na wyświetlaczu, jest stopień mielenia kawy, czyli przypominam jeszcze, jest to pokrętło. Mamy menu, gdzie wchodzimy do środka. Ja będę prezentował więcej takich filmów, też powstaje forum, między innymi o ekspresach, o piekarnikach parowych, gdzie będziemy dyskutować o odkamienianiu, o problemach związanych z ekspresem czy z piekarnikami. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że no, nie ma na to, że tak powiem, za dużo czasu, bo chcemy istotę rzeczy tutaj uchwycić. Wierzcie mi, że cały proces odkamieniania, czyszczenia ekspresu jest bardzo prosty i na wszystkie takie pytania odpowiemy później. Natomiast idąc dalej, jakie mamy parametry ustawienia na tym wyświetlaczu. Następnym bardzo ważnym elementem, związanym jak najbardziej z młynkiem, to jest jak długo młynek ma mielić. Zobaczycie za chwilę, jak będziemy robić różnego typu kawy i będziemy chcieli osiągnąć ten efekt idealnego espresso, jak to jest istotne, czyli ile młynek ma mielić, ile nam mam podać kawy. Czyli jedna rzecz to jest, jak kawa jest zmielona, ale jak dużo jej będzie, czyli następny taki element. Następne przyciski obok, absolutnie banalne, czyli pojedyncza kawa, podwójna kawa. Pod tymi przyciskami mamy zaprogramowaną ilość tej kawy, czyli jak długo ta kawa ma się parzyć. Natomiast jeżeli przytrzymamy dłużej taki przycisk, no to wtedy ten ekspres, dopóki nie naciśniemy drugi raz tego przycisku, nie przestanie parzyć kawy. Ja osobiście korzystam tylko i wyłącznie z takiej funkcji. Patrzę, jak ta kawa, jaka jest ekstrakcja tej kawy i czy dwie sekundy wcześniej, czy później, to wyczucie wydaje mi się, że ono troszkę większe i bardziej panuje nad robieniem tego idealnego espresso, do którego tutaj będziemy dążyć. No była do tej pory teoria, zaczynamy powoli przygotować się do robienia espresso. Absolutnie kluczowa sprawa, kolba. W tej kolbie akurat w tym momencie mamy założone sitko pojedyncze do pojedynczej kawy espresso. Oczywiście jak najbardziej może być sitko takie podwójne. Gramatura, jeżeli chodzi o stosowanie kawy do kawy espresso, to będzie około tutaj, no, zakres mniej więcej 7-10 gram, tutaj około 17-20 gram i będziemy już sobie mielić powoli tą kawę.
no, ceremonię czas zacząć. Express ma pewne domyślne ustawienia, powiedzmy takie uniwersalne, oryginalne, które, mówiąc wprost, mają się nijak do tego, jaką kawę będziemy mielić i co chcemy uzyskać, jaki efekt robienia tej kawy. No ale powiedzmy, robimy najpierw za pomocą kolby z pojedynczym sitkiem kawę, no, pojedynczą kawę, i takie ustawienia, jeżeli chodzi o stopień mielenia młynka, to jest 12. No zobaczmy, co nam wyjdzie, bo to jest kluczowa sprawa związana z tym efektem końcowym tego, co przygotujemy. Zaczynamy mielić. Pamiętajcie jednak, żeby wcześniej ta kolba była nagrzana. Ja to w bardzo szybki sposób robię, powiedzmy, płucząc tutaj taką gorącą wodą. No to ma niebywały wpływ na to, jaki efekt końcowy będzie tego espresso. Czasami jeszcze podpinam pod grupę. Sitko nagrzane mielimy według ustawień fabrycznych. Możemy podczas mielenia wyjąć tą kolbę i rozprowadzić sobie tą kawę tak, aby równo w tym sitku była ułożona. Ok, ustawienie fabryczne. W mojej ocenie, ja tak już widzę, że tej kawy jest troszkę za dużo. No i zobaczmy przy okazji, czy mnie się wydaje, że jest za dużo, czy jest odpowiednia ilość. No spróbujmy to ubić, czyli to jest następny ten element super istotny w całym procesie robienia kawy, czyli mamy takie tampery. Pamiętacie z poprzedniego odcinka, tutaj ten tamper jest na takim magnesie, bardzo fajnie on jest pod ręką. I możemy już przystąpić do ubijania tej kawy. Jest to proces taki, który wymaga, powiedzmy, może jak oglądacie pierwszy raz film i tą całą procedurę wydaje się dosyć skomplikowane, ale to jest kwestia wprawy, także to będzie już przy kolejnych próbach przygotowania kawy taki proces, powiedzmy, który będziecie, jeżeli będziecie mieć taki ekspres, robić automatycznie. Jeżeli chodzi o samo ubijanie, ten tamper, no widzicie, jak wygląda, natomiast bardzo istotne, że on nie może wejść pod kątem takim czy takim, więc jest to dosyć istotne, musi po prostu być prostopadle umieszczony. Ja sobie pomagam troszkę i w tym pierwszym etapie tego ubijania kawy dotykam końcami palców tej krawędzi, a tak, żeby to było równo. Uwaga! Pamiętajcie, żeby na krawędziach nie było kawy, bo zaraz będziemy podpinać pod grupę, no i czasami to może spowodować, że cały sposób podawania tej gorącej wody tutaj do kawy może być taki, powiedzmy, nieszczelny. No i zobaczmy, mamy super młynek, mamy ustawienie, no nie do końca na razie wiemy, czy to ustawienie jest takie prawidłowe, każda kawa będzie inaczej reagować, nawet ta sama kawa będzie reagować inaczej w pewnych odstępach czasowych. Zobaczmy, co się udało zrobić przy ustawieniu 8 sekund i stopień mielenia 12. Powiedzmy, że robimy kawę pierwszy raz, drugi, trzeci i chcemy dojść do perfekcji. No i najlepsze do tego będzie użycie takiej kieliszka większego czy małej szklaneczki, bo wtedy będziemy mogli widzieć, jak ta kawa wygląda, czy jest odpowiednia ekstrakcja, czy jest odpowiednia krema. No podkładamy tą szklaneczkę i niech się dzieje. Mamy 30 sekund, tak? Czyli powiedzmy, że ta górna granica tego czasu do przygotowania espresso. Absolutnie piękna krema, kawa taka bardzo gęsta, oleista, czyli powiedzmy, nasze ustawienia są trafione dla osób, które potrzebują jak najmniejszą ilość kawy i jak najszybciej się jej tutaj
napić jest 25, mniej więcej tak na moje oko, co prawda ta szklaneczka nie ma skali, ale też jest tej kawy bardzo mało. Jeżeli byśmy chcieli, żeby było więcej, no to są na to dwa sposoby. Czyli podczas tego samego czasu, który będziemy parzyć 30 sekund, no musimy po prostu ustawić młynek, żeby mielił bardziej grubo, tudzież zmniejszyć ilość dozowania kawy. Zostawimy sobie tą kawę, bo zrobimy taką porównywalną, troszkę zmienimy ustawienia. Mamy zmieloną kawę w troszkę, powiedzmy, innych warunkach. Kawa jest mielona bardziej grubo, jest zmniejszona troszkę ilość kawy. No to powinno w efekcie końcowym spowodować, że kawy będziemy mieli troszkę więcej. Może być też inna krema, no zobaczymy, jak te doświadczenia tutaj nam wypadną. Pamiętajcie, żeby się nie przejmować, jak to wychodzi. No, w końcu ten efekt finalny znajdziecie. Nie za trzecim razem, to za piątym. Nie za piątym, to za dziesiątym, ale jak już dojdziecie do tego, jaka to ma być kawa espresso, to macie taki, powiedzmy, klucz do drzwi wielkich fanów, miłośników kawy i ten świat się przed Wami otworzy. No trochę tej kawy na pewno więcej, już bym powiedział, że troszkę za dużo jak do tego idealnego espresso. No jeszcze byśmy mogli szukać ustawień po środku i pewnie byłoby perfekcyjnie. Pamiętajcie, jak będziecie robić espresso, mówiłem już na tym filmie wcześniejszym, na tej części pierwszej, od której zaczęliśmy, że jest to, jeżeli robicie w takiej filiżance, a te filiżanki notabene są gratis do tego espresso, także myślę, że to jest dosyć fajna sprawa. To, żeby tej kawy było tak no, nieco ponad połowę. A tak z ciekawości, to ja bym nawet przelał tą kawę. Zobaczymy, ile jej tutaj wyszło, bo nie mamy skali, więc tak na moje oko to jest tam, powiedzmy, około 40 ml. Może nawet troszkę więcej. No 45, tak trochę pół żartem, pół serio, ale znając jak gdyby skalę tej filiżanki, to tak przeczuwam, że tu jest około 45 ml, tak lekko, trochę za dużo. Ale to widzicie, że bardzo szybko można te ustawienia sobie znaleźć i to espresso idealne zaparzyć. No i jedno i drugie espresso udane. Jedno bardziej mocne, drugie troszkę słabsze, ale w ramach tolerancji, że tak powiem, czyli w ramach tej ilości około 30-40 ml. No i powinniście mierzyć jak gdyby w tak wyglądające właśnie espresso z taką kremą, jak widzieliście na tych malutkich szklaneczkach. Natomiast kiedy będziecie mieć, że tak powiem, problem i będziecie widzieć, że się dzieje coś niedobrego przy tym parzeniu espresso, ja tu celowo zrobiłem takie ekstremalne ustawienia teraz, czyli młynek będzie mielił bardzo grubo, bo zobaczycie, co się wydarzy. Jeżeli będziecie mieć też taki efekt, to znaczy po prostu, że kawa jest bardzo grubo mielona, bądź jest za mało i zobaczycie, że ta kawa wtedy przelatuje bardzo szybko, tak powiedzmy bulgocze, ta kawa jest bardzo jasna, więc no, pokażemy w ramach doświadczeń, co się wydarzy. No widzicie mniej więcej, co się dzieje. Tam w 30 sekund mieliśmy właściwie 1/3 tej małej szklaneczki. No tutaj bodajże w 19 sekund, o ile dobrze zapamiętałem, mamy już właściwie pełną. Także to na pewno nie jest espresso, tak jak być powinno,
no, być zrobione według kanonów. Natomiast może być też w drugą stronę problem, tak? Czyli tu mamy powiedzmy jakąś rozwodnioną kawę, a zaraz zobaczymy, jeżeli kawa będzie za bardzo zmielona albo będzie jej za dużo, no to zobaczycie, co się wydarzy, czyli młynek zostawiamy w takiej pozycji z kawą bardzo mocno zmieloną. Zmieliłem teraz ekstremalnie kawę na potrzeby doświadczenia. Zapomniałem o jednym elemencie, który firma Sage dokłada do ekspresu. To jest taki element, powiedzmy, poziomujący tą kawę, czyli jeżeli byśmy nie mieli takiego wyczucia, ja już nie używam absolutnie tego, jest to, wydaje mi się, że dodatkowa rzecz, dodatkowy element w procesu uparzenia tej kawy, taki już dla mnie zbędny, bo już tych kaw zrobiłem, myślę, że kilkaset. Natomiast no, chodzi głównie o to, żeby ta kawa, wysokość, ten stopień i wysokość tej kawy była prawidłowa, to tutaj tym elementem możemy sobie przekręcić, bo widzimy, że jest troszkę za dużo. I powiedzmy, odsypujemy sobie tą kawę tutaj. Początkowo możecie z tego korzystać, rzeczywiście może być to przydatne. Dobra, lała się ta kawa strumieniem, jak z kranu. Oczywiście nieprawidłowo. Idziemy w drugą stronę. No widzicie, że ta kawa kropelkuje, więc na pewno ta ekstrakcja też tak nie powinna wyglądać. Dlaczego ta ceremonia robienia espresso tak istotna i to ustawienie młynka i sposób ubicia kawy? Ponieważ no, kawa espresso jest bazą do wszystkich kaw. Nie wiem, czy spotkaliście się wcześniej z informacją taką, że nie ma czegoś takiego jak duża kawa w pojęciu baristycznym. Jest tylko kawa espresso plus gorąca woda, czyli americano, i w ten sposób mamy dużą kawę. Zaś jeżeli chodzi o kawy mleczne, no to cappuccino to jest nic innego jak espresso plus rozgrzane mleko plus piana z tego mleka. Później mamy zaś kawę latte i to jest też espresso, natomiast więcej mleka w stosunku do kawy cappuccino, więc to jest takie uproszczenie jak gdyby przedstawienia, jak robi się kawę, i będziemy prezentować, jak takie kawy robić. Natomiast wracamy do sedna i istoty sprawy. Musimy zrobić idealne espresso do każdej z tych kaw. Ale jeszcze zanim zaczniemy robić kawy mleczne, to zobaczmy, jak robimy kawę americano. Jest to, powiedział, że bardzo prosty sposób. Ekspresy profesjonalne, jak przyjrzymy się ekspresowi Bazera, mają dwie dysze, bardzo istotne zresztą. No wiemy, że tu jest kolba z kawą, po lewej stronie jest dysza do ubicia cappuccino, dysza z gorącą parą, ale po prawej stronie jest właśnie taka dysza do gorącej wody i za pomocą tej dyszy robi się americano, czy też powiedzmy dużą kawę, jeżeli ktoś sobie życzy, to będzie to nic innego jak americano. No i okej. Jak to jest rozwiązane w takich ekspresach? Bo tu nie do końca widzimy taką dyszę, no widzimy kolbę, widzimy oczywiście dyszę do pary, natomiast gdzie jest dysza do gorącej wody? No i tu trzeba zajrzeć pod spód konkretnie tego ekspresu, oprócz tego dystrybutora, powiedzmy tej grupy, która jest tutaj, znajdziemy tam dystrybutor gorącej wody. Zobaczycie to, jak będziemy robić americano. No i trzeba jeszcze podać do tego espresso, które mamy, powiedzmy, tutaj w tej filiżance większej, gorącą wodę.
gdzie tutaj jest na tym panelu? Na panelu nie, ale mamy tutaj takie pokrętło, które jak przekręcimy w jedną stronę, to będzie się wytwarzała para przy pomocy tej dyszy, a jak przekręcimy w drugą stronę do tyłu, to poleci wrzątek. Widzimy teraz z tej dyszy dodatkowej, która jest obok kolby, leci gorąca woda. I w ten sposób mamy dużą kawę, kawę amerykaną, może być troszkę większa, w mniejszej szansie oczywiście podana, natomiast taka jest idea kawy dużej. Ok, będziemy robić kawę mleczne, kawę cappuccino. Jeszcze mi się przypomniało, zapomniałem takiego jednego wątku, którego słyszałem od klienta, że dobrego espresso nigdy nie słodzimy, także to zapamiętajcie tą uwagę, bo rzeczywiście tak jest, nie możemy burzyć tego absolutnie idealnego aromatu. Cappuccino powiedziałem już, że to jest espresso i trochę mleka, oczywiście podgrzanego, i to podgrzanego do odpowiedniej temperatury około 65 stopni i też mleka ubitego, czyli do takiej piany. Dlaczego 65 stopni? Dlatego 65 stopni, ponieważ ta temperatura, no powiedzmy, jest dosyć wysoka, ale też w okolicach 60-65 stopni wyczuwalna jest laktoza i będziemy wyczuwać słodycz tego mleka. Także też absolutnie, jeżeli w właściwy sposób przygotujemy espresso i cappuccino, też właściwie nie powinniśmy słodzić, także dla naszej zdrowotności lepiej, a będziemy też cieszyć się z tego smaku, no, czy espresso, czy cappuccino jeszcze bardziej. Czyli co potrzebujemy? Potrzebujemy zrobić espresso. Czasami espresso robimy wcześniej, przed ubijaniem mleka, czasami robimy później. Tu technika jest właściwie dowolna. Chodzi, żeby było cappuccino bardzo dobre. Jedni robią tak, inni robią inaczej. Jeżeli chodzi o ekspres, mamy ekspres z termoblokiem, mniej więcej w skrócie, i to pojedynczym mniej więcej w skrócie oznacza to, że możemy robić albo kawę, albo cappuccino, czyli nie możemy robić w tym samym czasie obu rzeczy. Możemy to zrobić w ekspresie kolejnym, który będziemy prezentować, takim powiedzmy lepszym, czy nawet bym powiedział, że najlepszym z całej serii. Natomiast no, idźmy już powoli tą drogą robienia idealnego cappuccino, czyli zaczynamy od espresso. No, filiżankę oczywiście mamy większą, tu mamy 200 ml, powiedzmy taką filiżankę optymalną do robienia cappuccino. Mamy dzbanek stalowy, który jest na wyposażeniu tego ekspresu, a w nim już mamy mleko. Jest tam skala w tym dzbanku minimum, maksimum. Ja osobiście korzystam z minimum, albo czasami poniżej minimum, ponieważ to do tej jednej filiżanki jakoś idealnie mi pasuje. Ja jestem wielkim fanem cappuccino, ale takiego cappuccino z taką powiedzmy kremą, czyli to mleko bardzo mocno gęsto ubite i takie bym powiedział kopiaste, które zaserwujemy do tej filiżanki, absolutnie wspaniała sprawa. 65 stopni, jeżeli chodzi o mleko, musimy w taki sposób uzyskać. Jak to się robi? Pewnie zauważyliście no albo w profesjonalnej gastronomii, w profesjonalnej kawiarni, że przy dyszy i przy włożeniu tego dzbanka z mlekiem do dyszy profesjonalni bariści, no, trzymają oczywiście tu za dzbanek, ale od spodu trzymają jeszcze i dotykają palcami spodu tego dzbanka. No nie jest to tak aż ciężkie, żeby tutaj trzymać i używać dwóch rąk do tego, no, ale chodzi o jakby zbadanie, jaka jest ta temperatura, czy ona osiągnęła właściwą, i to jest kluczowa sprawa w przypadku ubicia mleka, czyli jedna z kluczowych spraw. Jeżeli mleko, czy ten dzbanek zaczyna w nas parzyć, mniej więcej jest około 60-65 stopni i jest to, bym powiedział, wtedy ten moment, kiedy już powinniśmy przestać ubijać to mleko. Więc zobaczmy, jak to mleko się ubija. Następny wątek bardzo istotny, jeżeli chodzi o ubicie, no to osiągnięcie właściwej temperatury, ale też właściwe ubicie tego mleka, i żeby to zrobić prawidłowo, musimy tą parę, która tutaj będzie dystrybuowana, no, wprowadzić powiedzmy w taki ruch wirowy, żeby to mleko tam wirowało, wtedy to mleko się najlepiej i podgrzewa, i ubija. Zobaczmy na zbliżenie.
Co jest istotnego w tym mleku? No mamy takie większe bąbelki. Jest taki termin balistyczny jak polerowanie mleka. Chodzi o to, żeby te bąbelki, powiedzmy, zniwelować i żeby ta powierzchnia była bardziej gładka. Wtedy ta piana jest taka bardziej, powiedzmy, gęsta. Czyli jedna operacja to jest, powiedzmy, taki ruch obrotowy, a druga to jest takie odbicie mleka. Widzimy, że te bąbelki znikają. Jeżeli mamy dużo piany, ja teraz nie rysuję żadnego wzoru, ale chodziło o troszkę inny efekt. Zobaczcie, jak ta piana wygląda. No to jest niemalże taki krem mleczny. Podsumowując prezentację tego ekspresu Sage Barista Pro. Absolutnie wspaniałe urządzenie, dające nam poczuć się tak samo, jakbyśmy byli w prawdziwej kawiarni. Poniekąd daje nam też poczucie, jakbyśmy byli baristami, więc tutaj ta przygoda kawowa na pewno przy tym ekspresie będzie przez Was, myślę, że bardzo mocno rozwijana. Cena tego urządzenia, tutaj uwaga, no nie wiem, jak się odniszczy, to jest cena wysoka czy niska. Ekspres kosztuje 3600 zł, więc kosztuje no tyle, co średniej klasy ekspres automatyczny, a jakość kawy i ta przyjemność picia kawy z tego ekspresu absolutnie nieporównywalna. Do ekspresu załączamy odbijak do kawy. Jest oczywiście dzbanek na wyposażeniu, ale też taki prezent tutaj ze Śląska, z krainy węgla i stali, od nas dla Was. Kawa ziarnista z tej kawiarni, o której Wam wspominałem wcześniej, którą się tak zachwyciłem na samym początku, z kawiarni Chopin. No spróbujcie tej kawy, myślę, że się zachwycicie tak samo, bo kawa na pewno bardzo fajna. Nic o tym nie wiedzą, o takiej reklamie. Myślę, że będzie miło, jak gdzieś tam o tym usłyszę, że w takich ciepłych słowach o nich mówię. Natomiast, żebyście ciepło myśleli jeszcze o nas, to dokładamy do tego ekspresu 12 filiżanek, czyli 6 filiżanek do espresso, 70 ml. I 6 filiżanek, 200 ml. Myślę, że to nam pomoże w późniejszej komunikacji ze sobą, jeżeli będziemy przygotowywać, pokazywać Wam, jak robić kawę, jak ona ma wyglądać. To dzisiaj zresztą było też na filmie, ale też otwiera się forum na piekarnikiparowe.com, gdzie będziemy mówić o piekarnikach parowych i wyjaśniać, pokazywać przepisy, wyjaśniać też pewne problemy. Podobnie będzie z ekspresami, więc łatwiej nam się będzie komunikować, jak kawa ma wyglądać, jakie ma mieć proporcje. Także no, przechodzimy do ekspresu już wybitnego. To jest ekspres bardzo dobry, cudowny, a teraz będzie ekspres wybitny i najlepsze urządzenie, jakie w ogóle, jakie miałem przyjemność testować do tej pory. Kolejny ekspres. Wybraliśmy dwa ekspresy. No, jeden taki ekspres, powiedzmy, który jest w zasięgu takim cenowym większości z Was. Teraz ekspres najwyższy w całej serii, ale też jednocześnie najdroższy. Powiem o cenie na samym końcu. Natomiast no, na razie skupimy się na walorach estetycznych. Równie piękny ekspres, absolutnie ten design, jak i wszystkich pozostałych ekspresów na najwyższym poziomie. Cały system, jeżeli chodzi o młynek, bardzo podobny do tego mniejszego ekspresu, czyli taki sam system, powiedzmy, rozbierania, ustawień. Tych ustawień jest też nieco więcej. Natomiast idea i sposób mielenia tej kawy praktycznie taki sam. Co się tutaj zaś zmienia w tym ekspresie, że jest nieco większe, jest piękny wyświetlacz dotykowy, za chwilę zobaczymy, jak on wygląda. No przede wszystkim jest rewolucyjny i rewelacyjny system prasowania kawy. O ile w tamtym ekspresie poprzednim musieliśmy to robić ręcznie za pomocą tampera, tak tutaj ten proces jest dokonywany automatycznie przez sam ekspres. Czyli jeżeli mamy kolbę, tą kolbę podkładamy tutaj pod ten element, który jest widoczny, i cały proces będzie się dział już automatycznie. Oczywiście nie zwalnia nas to z ustawienia stopnia mielenia kawy,
bo tutaj sobie musimy ustawić w zależności od tego, jaką kawę mamy. Natomiast samo ubicie, precyzja ubicia jest dokładnie taka, czyli siłą jednego baristy ten ekspres ubija. Troszkę mi się zawsze tutaj chce śmiać, jak mówi siła jednego baristy, czyli siła 15 kg. Taki nacisk tutaj jest wykonywany automatycznie przez ten ekspres na tą zmieloną kawę. Wystarczy tylko tą kolbę przesunąć w prawo i ekspres zacznie mielić, a po zmieleniu ubije kawę. No tutaj mamy już pokazane, jak ekspres ubił, więc możemy przygotowywać sobie espresso. Mamy stopień mielenia na 35, zobaczymy, jak wyjdzie to espresso. Podobnie jak w tym ekspresie pierwszym i w większości ekspresów kolbowych są dwa sitka, sitko na pojedynczą kawę i sitko na podwójną kawę. Jest założone na pojedynczą, ekspres sam automatycznie wykrywa, które jest sitko i odpowiednią ilość kawy też mieli. No, przygotowaliśmy kilka zbliżeń, jak wygląda kawa podczas robienia espresso z takiego ekspresu kolbowego. No i zobaczcie przede wszystkim na te piękne, mieniące się kolory karmelowo-czekoladowo-orzechowe. No, nigdy nie uzyskamy takiego efektu w ekspresie automatycznym, gdzie ta kawa i ta pianka jest w takim kolorze jasno-żółtym. No, to sugeruje też, że no, jakość tej kawy i to, co ten ekspres potrafi wyciągnąć z tej kawy, jest nieco niższa. No, następna rzecz, którą powtarzam do znudzenia, to jest oleistość kawy. Zobaczcie, jak ta kawa płynie, ona zupełnie inaczej płynie. Widzimy tą oleistość. No i zobaczcie, jak wygląda krema. Krema jest przede wszystkim bardzo gęsta. No i osadzają się w tej kremie no, te kolory, które widzieliśmy przy robieniu tej kawy i wypływie tej kawy z kolby. No na koniec zobaczcie sobie jeszcze, jak robimy kawę w portafiltrze. NPF, jest to termin taki skomplikowany, jest to dodatkowe akcesorium dla takich już wielkich miłośników kawy. No zobaczcie, jak ta kawa też tutaj pięknie wygląda. Idea tego ekspresu jest taka, żeby no oczywiście jeszcze znacznie uprościć cały proces robienia espresso za pomocą tego już automatycznego prasowania, ale też cappuccino się troszkę inaczej robi w takim ekspresie. Mianowicie już nie podkładamy pod taką dyszę i trzymamy taki dzbanek, tylko robimy to troszkę inaczej. Uwaga! Ta dysza ma też czujnik temperatury, więc ona bada, jaka jest temperatura w środku i robi to w sposób automatyczny. Cały cykl się wykonuje automatycznie. O ile ekspres ten mniejszy miał jeden termoblok i mogliśmy robić albo cappuccino, albo kawę, albo gorącą wodę, nie mogliśmy dwóch rzeczy robić jednocześnie. Tak tutaj w tym ekspresie są dwa bojlery. Jednocześnie możemy robić i kawę, i jednocześnie też możemy ubijać cappuccino. Dzieje to się w sposób zautomatyzowany. Zobaczmy zresztą na wyświetlaczu, jakie mamy możliwości w ogóle robienia kaw. No i wystartujemy już w taki sposób automatyczny z tym przygotowaniem cappuccino.
cały proces właściwie jest tu zautomatyzowany, czyli taki ekspres, no automatyczny, ale powiedzmy profesjonalny. Ciekawy pomysł firmy Sage na taki produkt, absolutnie unikalny. Kilka ciekawych rzeczy następnych. Zauważyliście, że dysza czyści się automatycznie. Można też, co ciekawe, a propos tego cappuccino, no wyregulować sobie temperaturę mleka, ale można też wyregulować stopień spienienia mleka. Rzeczy absolutnie niebywałe. Następne ciekawostki. Zbiornik do wody jest z tyłu taki, powiedzmy, bardzo duży, natomiast no, jeżeli mamy tam sięgać, jest to dosyć niewygodne, więc możemy też dozować wodę tutaj z przodu, tylko otwieramy tą klapkę. Bardzo fajny pomysł. Kolejny pomysł, ponieważ ekspres jest dosyć ciężki, no i będziemy na pewno coś chcieli gdzieś tam wokół niego czy pod nim od czasu do czasu coś wytrzeć, przetrzeć i żeby nad tym porządkiem naszym w kuchni zapanować, no to takie szarpanie i mocowanie się z nim jest no, solidnie wykonane i ta waga jest jego rzeczywiście też poważna. No, to też następny ciekawy pomysł, który tutaj został zastosowany. Zobaczmy. Ok, ekspres jest stabilny, widzimy, jest takie pokrętełko, które podnosi ten ekspres i możemy już sobie nim jeździć po blacie, więc no, takie ciekawostki, takie detale tutaj zostały zaprojektowane przez producenta. No, podczas tej prezentacji widzimy, że produkt wybitny i wybitna cena tego typu ekspresy, ponieważ ten ekspres występuje w dwóch wersjach. Wersja z tym dużym takim efektownym wyświetlaczem, całkiem prostym, natomiast jest jeszcze taka, powiedzmy, wersja prostsza. Zakres cenowy tych ekspresów to jest od 7 do 10 tysięcy złotych, czyli bardzo dużo. No, na pocieszenie powiem, że takie ekspresy baristyczne są no, czasami jeszcze droższe, więc dla miłośników kawy, ale dla tych, którzy chcą takiej automatyzacji i prostoty, absolutnie świetny produkt. Też do niego dokładamy filiżanki, dokładamy do niego kawę, tą naszą tutaj z kawiarni Chopin. Także na pewno wspaniały produkt i tak jak powiedziałem wcześniej, już tych wspaniałości i cudowności było dużo, ale taki produkt numer jeden, który no, przez 25 lat jakiejś tam kariery, już wspominałem o tej wcześniej branży AGD, naprawdę nam się jeszcze tutaj nie trafił. Kończymy serię 4 odcinków o ekspresach do kawy. Na pewno nie jest to koniec wątku kawowego i na pewno też chcemy, już są takie plany, odwiedzać też kawiarnie, odwiedzać palarnie kawy, żeby dla Was, dla miłośników kawy, troszkę tej wiedzy dostarczyć więcej. Także zapraszam, śledźcie nas też na forum, pytajcie na forum nas o różne rzeczy, na pewno będziemy odpowiadać na każde kwestie. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów.